Titanic. Zobaczmy. 14 kwietnia wieczorem parowiec z Kalifornian był w 10 dniu swojej podróży przez Atlantyk. Przebył już ponad połowę trasy z Wielkiej Brytanii do USA. Głównym przeznaczeniem statku było przewożenie towarów, najczęściej bawełny. Czasami zabierał też na swój pokład pasażerów, co było sposobem na dodatkowy przychód dla linii. Trasa przez Atlantyk była szczególnie popularna, bo Kalifornian oferował na niej dość atrakcyjną cenę. 10 funtów za podróż z Liverpoolu do Bostonu. Podczas tego rejsu Kalifornian nie miał jednak żadnych pasażerów oraz ograniczony ładunek towaru. Aha. Statek wpływał właśnie na obszar Atlantyku, na którym o tej porze często spotykano lód. Lód w znaczeniu gór lodowych lub ich odłamków, które stanowiły zagrożenie. Kapitan statku Stanley Lord zdawał sobie sprawę z tego zagrożenia i obserwował sytuację z kapitańskiego mostka. W momencie, gdy zauważył lód, podał komendę cała wstecz. Było już jednak za późno. Statek zdążył wpłynąć na pole lodowe, co oznaczało, że był otoczony przez pływające kawałki lodu. Wtedy kapitan Lord zdecydował o całkowitym zatrzymaniu statku i przeczekaniu sytuacji do rana, gdy poprawi się widoczność. Z późniejszych zeznań kapitana. Poszedłem na lewą burtę. Był tam też trzeci oficer i nie wiem, czy to on, czy ja. Myślę, że to ja. Zwróciłem uwagę na niewielkie światło w oddali z lewej strony. Powiedziałem, przecież w okolicy nie ma żadnego statku. Oprócz Titanica. Trzeci oficer odpowiedział: cóż, to wygląda jak statek pasażerski. Faktycznie, statek, który zaobserwowali, był Titanikiem. Potężny parowiec był właśnie w 5 dniu swojej podróży z Southampton do Nowego Jorku. Była to dziewicza podróż dumy linii White Star Line, ówcześnie największego statku pasażerskiego świata. Powstanie tak ogromnego statku było wynikiem rywalizacji o najbogatszych pasażerów linii transatlantyckich. Najważniejszymi graczami w tej walce były linie Cunard i White Star Line. Linie Cunard postawiły na prędkość i tworzyły tak zwane superliniowce, mogące przepłynąć Atlantyk najszybciej. W 1909 roku jeden z tych superliniowców, Mauretania, ustanowił rekord prędkości przepłynięcia Atlantyku, który nie został pobity przez następne 20 lat. Oho. Linie White Star Line w tej rywalizacji postawiły na komfort, a w zasadzie na luksus, i stworzyły typ statków Olympic, które były czymś, co najłatwiej porównać do pięciogwiazdkowego hotelu na wodzie. Statki te miały za zadanie dostarczyć najwyższego możliwego komfortu podróży przez Atlantyk. Titanic był drugim statkiem typu Olympic, który powstał. Pierwszym był Olympic, zwodowany w 1910 roku. I to Olympic jako pierwszy zyskał największy rozgłos i zachwyt. Titanic jako drugi już takiego rozgłosu nie zdobył. Niewiele różniło go od statku Olympic, natomiast był od niego nieznacznie większy. Była to przemyślana strategia linii White Star Line. Każdy kolejny liniowiec typu Olympic miał być nieznacznie większy od poprzedniego. W ten sposób miał dostawać tytuł największego statku pasażerskiego świata i zyskiwać uwagę. Titanic był więc największym statkiem pasażerskim, ale w pozostałych aspektach, konstrukcji i wyposażeniu, niczym poważnym nie różnił się od Olympica. Nadal oczywiście był olbrzymim statkiem ociekającym luksusem. Jego rozmiary były monstrualne. Titanic postawiony pionowo znacznie przewyższałby Pałac Kultury w Warszawie. Na 8 poziomach pod głównym pokładem znajdowały się najróżniejsze udogodnienia dla wymagających pasażerów, w tym siłownia, a nawet pomieszczenie do gry w squasha. O komfort pasażerów pierwszej klasy dbało ponad 200 służących. W największej jadalni kiedykolwiek wbudowanej na statku uwijały się dziesiątki kelnerów. Pasażerom przegrywał zespół muzyków. Wnętrza zachwycały wykończeniami z dębu, mahoniu i jaworu. Pasażerowie pierwszej klasy słono płacili za ten luksus. Najlepsze apartamenty kosztowały 870 funtów, odpowiednik dzisiejszych 130 tysięcy dolarów. Jednak nie wszystkim na statku ten przepych się podobał. Jeśli chodzi o Titanica, był bardzo formalny, bardzo sztywny. Atmosfera była bardzo sztywna. Nie było tam przytulnie, nie było atmosfery wspólnoty. Edith Rosenbaum, 23-letnia Żydówka pochodząca z bogatej rodziny, trafiła na pokład Titanica tylko dlatego, że w ostatniej chwili musiała zmienić datę podróży do Nowego Jorku. Na statku wynajęła dwie kajuty, w których wiozła 19 kufrów wypełnionych ubraniami. Były to ubrania, które wiozła na sprzedaż. Rosenbaum bowiem zajmowała się czymś, co dzisiaj jest dość powszechne, ale na początku XX wieku było zupełną nowością. Doradzała gwiazdom i niektórym bogatym ludziom w kwestiach ubioru. Była stylistką. Pamiętam, jak weszłam do jednej z windy i młody chłopak powiedział do mnie: wie pani, to dla mnie ogromny szacunek.
Mam tylko 14 lat, a już jestem windziarzem. Dla młodych ludzi pochodzących z niższych warstw społecznych praca na Titaniku była przepustką do wielkiego świata. Szansą, która dobrze wykorzystana mogła dać lepsze życie. Jednym z takich młodych ludzi szukających swojej szansy był 23-letni Frank Prentice, pomocnik sklepikarza. Janik był niezrównany w kwestii luksusu. Wszystkie przestrzenie publiczne były cudowne, wspaniałe drewniane wykończenia. Ten statek miał wszystko, wszystko, o czym tylko mogłeś pomyśleć. Był przepiękny. Obok luksusów pierwszej i drugiej klasy Titanic posiadał też klasę trzecią, oddzieloną od reszty. Pasażerami trzeciej klasy byli głównie imigranci z południowej Europy płynący do Ameryki w poszukiwaniu lepszego życia. Trzecia klasa była oddzielona od pierwszej i drugiej bramkami lub łańcuchami z plakietką. Podział wynikał z paru powodów. Przede wszystkim wymagało go amerykańskie prawo ze względu na choroby zakaźne. Pamiętajmy, że mówimy o czasach, gdy nie wynaleziono jeszcze leku na groźnicę, którą nazywano chorobą biednych. Drugie, podział wynikał również po prostu z różnicy w cenie biletu i usług, jakie dostarczało bycie w danej klasie. Ten podział nie oznaczał jednak, że pasażerowie trzeciej klasy płynęli przez Atlantyk w złych warunkach. Agnes Sandstrom, pasażerka trzeciej klasy. Oczywiście, pasażerowie trzeciej klasy odczuwali to, że nie zapłacili tyle, co pasażerowie pierwszej czy drugiej klasy. Nie można było oczekiwać podobnej usługi, ale to, co otrzymywaliśmy, zupełnie nam wystarczało. Mieliśmy ładne kajuty, jedzenie było dobre, a nakrycia do stołu schludne. Nie byliśmy zaniedbani. Jak wspominałem, 14 kwietnia 1912 roku Titanic przepłynął już ponad połowę swojego rejsu do Ameryki. Zbliżała się północ i większość pasażerów już spała lub szykowała się do spania. Kosztowała 7,5 tysiąca dolarów, co obecnie stanowiłoby wartość 238 milionów dolarów. To myślałem, że dużo więcej. Wróćmy teraz do statku Californian, który zatrzymał się otoczony lodem. Kapitan Lord nie był pewien, czy statek, który widzi w oddali, jest Titanikiem. Uznał jednak, że niezależnie od tego należy ostrzec wszystkie pobliskie statki o polu lodowym. Dlatego skierował swoje kroki do pokoju radiotelegrafisty, Cyrila Evansa. Znamy relację Evansa z tego spotkania, ponieważ senacka komisja pod przewodnictwem senatora Williama Smitha przesłuchała niemal wszystkie osoby związane z katastrofą Titanika. Często będę powoływał się na te zeznania. Fragment zeznań Cyrila Evansa. Niedługo po zatrzymaniu statku kapitan przyszedł do mojej kabiny porozmawiać. Senator Smith. Porozmawiać o czym? Zapytał, ile statków mam. Czy to oznaczało, z iloma statkami jest pan w kontakcie? Tak, z iloma mogę się komunikować. Co mu pan odpowiedział? Wiedziałem, że wydaje mi się, że Titanic jest niedaleko. Mam z nim kontakt. Co powiedział na to kapitan? Powiedział, lepiej żebyś doradził Titanicowi, że się zatrzymaliśmy i jesteśmy otoczeni przez lód. Czy skontaktował się pan z Titanikiem? Tak. Zatrzymajmy się tu na chwilę, by zrozumieć, w jaki sposób Kalifornian komunikował się z Titanikiem. To bardzo ważne w tej historii. Borsem. W 1912 roku radiotelegraf był nadal czymś w rodzaju nowinki technicznej. Wcześniej przez setki lat statki do komunikacji używały sygnałów świetlnych lub flagowych. Zwiastun zmian nastąpił w 1887 roku, gdy Heinrich Hertz zaprezentował działanie fal radiowych. W tych pierwszych latach istnienia radia technologia ta nie pozwalała jeszcze na przesyłanie dźwięku. Radio nie działało tak jak dzisiaj, gdy możemy za jego pomocą usłyszeć głos. Pozwalało jedynie na przesyłanie impulsów. Ale nawet tak prymitywny sposób działania miał w sobie rewolucyjny potencjał. Ten potencjał wykorzystał młody Włoch pochodzący z bogatej rodziny, 20-letni Guglielmo Marconi. Marconi rozpoczął eksperymentowanie i udoskonalanie technologii tak, by wspomniane impulsy można było ułożyć w sygnały alfabetu Morsa. To był przełom, bo teraz po raz pierwszy można było wysłać telegram w sposób bezprzewodowy. No i widzicie? Wysłać wiadomość bez użycia kabla. Wynalazek Marconiego nazwano radiotelegramem. Marconi cały czas ulepszał technologię i sukcesywnie zwiększał dystans pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem, czyli dystans, na jakim można było wysyłać wiadomości. Najpierw było to 20 metrów, potem 100,
kilometr, 10 kilometrów i tak dalej. Aż w 1901 roku jego firma zaszokowała świat, przesyłając pierwszą bezprzewodową wiadomość przez Ocean Atlantycki. Za swoją pracę Marconi dostał w 1909 roku Nagrodę Nobla, dokładnie za wkład w rozpowszechnianie bezprzewodowej telegrafii. Włoch, oprócz tego, że był umiejętnym wynalazcą, był również biznesmenem, któremu zależało na zarobku. Jego firma rozpoczęła budowę sieci radiostacji telegraficznych, które umożliwiały przesyłanie bezprzewodowych telegramów. I bardzo szybko radiotelegrafy firmy Marconi pojawiły się na statkach, gdzie zdobyły dużą popularność. Dotychczas statki podczas rejsu były zupełnie odcięte od informacji. Teraz radiotelegraf umożliwiał zachowanie łączności nawet na środku Atlantyku, nie tylko z lądem, ale też między statkami. Sprzęt Marconiego miał też oczywiście swoje niedoskonałości. Podstawową był zupełnie otwarty kanał komunikacji. To znaczy, jeśli statek z punktu A wysyłał wiadomość do punktu B, to wiadomość tę słyszały wszystkie inne statki będące w okolicy. Jeśli dwa statki wysyłały wiadomość w tym samym czasie, zagłuszały się nawzajem. Z tego powodu często dochodziło do zapchania fal, gdy wiele statków próbowało się ze sobą komunikować lub komunikować się z lądem. Okay. Dochodziło też do pierwszych ataków hakerskich. Gdy ówcześni hakerzy nasłuchiwali fal radiowych, by przechwycić prywatne wiadomości. Warto dodać, że radiotelegrafiści na początku XX wieku byli niewielką grupą starannie wyselekcjonowanych i wyszkolonych młodych ludzi. Była to specyficzna grupa, którą najłatwiej można porównać do grupy programistów z lat 90. Podobnie do nich radiotelegrafiści, używając alfabetu Morsa, używali też swoistego slangu. Na przykład nazywając siebie OM, co było skrótem od Old Man, czyli stary. Titanic, z którym miał skomunikować się Kalifornian, posiadał jeden z nowszych systemów Marconi. 5-kilowatowy nadajnik był najsilniejszym w tamtym czasie na morzu. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi oraz antenie liniowiec mógł wysyłać i odbierać wiadomości na dystansie 250 mil morskich. W nocy zasięg ten zwiększał się do 2000 mil. Oho. Nocą zasięg fal radiowych jest większy, co wynika ze zmian w genosferze. Radiotelegraf na Titanicu obsługiwany był przez dwóch operatorów, 25-letniego Jacka Phillipsa oraz pomagającego mu 22-letniego Harolda Brida. Wieczorem 14 kwietnia przy radiotelegrafie pracował Jack Phillips. Harold Bright odpoczywał, śpiąc w kajucie obok. Jack Phillips zajmował się wysyłaniem zgromadzonych w ciągu dnia wiadomości od pasażerów. Do tego bowiem na luksusowych transatlantykach głównie służył radiotelegraf. Do wysyłania i odbierania prywatnych wiadomości bogatych pasażerów. W tamtym czasie wysłanie wiadomości ze środka Atlantyku było czymś w rodzaju nowoczesnego snobizmu, którym chętnie się popisywano. Przesyłanie tych wiadomości działało w ten sposób, że z Titanica przesyłane były one do radiostacji w Cape Race, skąd przekierowywane były do konkretnych stacji w USA i przekazywane odbiorcom. Odpowiedzi przychodziły odwrotną drogą. Obaj telegrafiści Titanica byli wręcz przytłoczeni ilością prywatnych wiadomości, które mieli do wysłania. W ciągu pierwszych 36 godzin rejsu wysłano ich około 250. To jest niemal jedna wiadomość na minutę. Przy czym, pamiętajmy, mówimy o wiadomościach wysyłanych przy użyciu alfabetu Morsa, którym każdą literę należało wystukać. O 23:00 Jack Phillips był w trakcie przesyłania kolejnej porcji wiadomości, gdy połączenie zagłuszyła wiadomość wysyłana przez Californian, zeznania Cyrila Evansa. Wywołałem go i powiedziałem: zatrzymaliśmy się. Jesteśmy otoczeni przez lód. Odpowiedział: zamknij się. Zamknij się, jestem zajęty, robię Cape Race. I dodał, że go zagłuszam. Senator Smith. Co to znaczyło? Zagłuszaniem oznaczamy sytuację, gdy ktoś wymienia z kimś wiadomości i nagle przykrywa to inna wiadomość. Byłem bliżej Titanica i mój sygnał był silniejszy od tego Cape Race. Mój sygnał był głośny i przykrywał tamte. O której to było godzinie? O 23:25. Po tym, jak go pan zagłuszył, czy wysłał panu jeszcze jakąś wiadomość? Nie. O której zakończył pan zmianę? O godzinie 23:25 miałem jeszcze słuchawki na uszach i słyszałem, jak Titanic wysyła wiadomości z Cape Race. O 23:35 odłożyłem słuchawki, przebrałem się i położyłem spać. W tym momencie do zderzenia Titanica z górą lodową zostało 5 minut. Słuchasz właśnie pierwszej części opowieści o Titanicu. Kurwa, myślałem, że się wkurwiłem, że się skończyło już. Zachowanie zapracowanego Phillipsa w wielu filmach i dokumentach przedstawiane jest jako przykład arogancji i karygodne zignorowanie zagrożenia, które doprowadziło do katastrofy. Nie jest to jednak takie proste. Po pierwsze, samo powiedzenie zamknij się było zupełnie normalną praktyką wśród radiotelegrafistów. Nie było to nawet konkretnie zamknij się, a skrót DDD, który w slangu oznaczał nie wchodzić lub
Nie zagłuszaj. Druga, ważniejsza kwestia, czyli zignorowanie zagrożenia. Dlaczego Phillips nie przekazał wiadomości o lodzie na mostek kapitański? Bo nie miał takiego obowiązku. Pilne wiadomości, które należy przekazać kapitanowi, były specjalnie oznaczane. Evans nie oznaczył tak swojej wiadomości. Phillips miał więc pełne prawo ją zignorować. Poza tym warto dodać, że ta wiadomość była już szóstą wiadomością tego dnia, ostrzegającą Titanic o polu lodowym lub możliwych górach lodowych na jego trasie. Wiemy, że co najmniej jedna z nich dotarła do kapitana Titanica, Edwarda Smitha. Kapitan Smith zresztą nie potrzebował tych ostrzeżeń, bo doskonale wiedział, że statek wkrótce pojawi się na obszarze, na którym jest lód, i zachowywał się zgodnie z procedurami. Standardową procedurą dużych transatlantyków było w tamtym czasie bowiem utrzymywanie dużej prędkości do czasu zauważenia lodu na własne, powiedzmy, oczy. To znaczy, zwalniano dopiero, gdy lód został zauważony przez marynarzy w Bocianim Gnieździe lub oficerów na mostku kapitańskim. Nic takiego się dotychczas nie wydarzyło, więc Titanic na 5 minut przed zderzeniem z górą lodową nadal płynął swoją niemal pełną prędkością. 20. Popierdolone, stary, nie? 21 węzłów. Kapitana Smitha nie było w tym momencie na mostku. Wachtę pełnił pierwszy oficer William Murdoch. Przejął ją od oficera Lightollera, który był na mostku od 18 do 22. Lightoller doskonale zdawał sobie sprawę, że statek wpływa w obszar, na którym może być lód, i uczulił na to oficerów i marynarzy. Jeden węzeł, widzowie, to jest 1,8 km na godzinę. Czyli 21 węzłów to będzie 21 i 8, 16, no powiedzmy 17 i 21, to jest 38 km na godzinę płynęli. Nie wiem, czy to dużo, czy nie. Marynarzy pełniących wartę. Zeznań Lightollera. Co im pan powiedział? Powiedziałem szóstemu oficerowi, panu Moody, żeby zadzwonił do Bocianego Gniazda i powiedział im, by wypatrywali lodu, szczególnie drobniejszych odłamków i odłamków gór lodowych. Wiadomość dotarła i została potwierdzona. O 22 wieczorem Lightoller przekazał wachtę pierwszemu oficerowi Williamowi Murdochowi. Na Bocianym Gnieździe z kolei wartę przejęła para Frederick Fleet i Reginald Lee, którzy zwolnili George'a Simonsa i Archie Jewella. Zeznań Frederica Fleeta. Czy, jeśli cokolwiek, Simon i Jewell powiedzieli wam, gdy przekazywali wam zmianę? Powiedzieli, żebyśmy wypatrywali odłamków lodu. Czy wykonaliście to zadanie? Tak, proszę pana. Zadanie nie było jednak proste. Niebo co prawda było bezchmurne i rozświetlone gwiazdami, ale widoczność była słaba, z tego powodu, że księżyc był zupełnie niewidoczny. Najłatwiejszym sposobem w takiej sytuacji na zauważenie góry lodowej było obserwowanie fal. Ich rozbijanie się o górę byłoby widoczne w Bocianym Gnieździe już z dużej odległości, ale tej nocy ocean był bardzo spokojny, a tafla wody niemal niezmącona. Dlatego też, gdy góra lodowa pojawiła się na horyzoncie, była praktycznie niezauważalna, zarówno z Bocianiego Gniazda, jak i kapitańskiego mostka. Dzięki... Ale Bocianie Gniazdo to jest co? To jest to gdzieś to w wodzie, oni mają jakieś te, jakby, że patrzą? Znaczy, co to, jak to w ogóle wygląda? Nie, Bocianie Gniazdo to góra jest. No dobra, a co w sytuacji, bo też przecież oczywiście tak może być, jakby była taka sytuacja, że mamy tutaj statek, nie? Powiedzmy, że chyba tak wygląda statek i on sobie tutaj płynie. Tutaj jest, on se płynie po wodzie, to jest woda, a nagle by się okazało, że lód jest tutaj. Że wiesz, że on się tutaj nie wynurza, tylko że jest tutaj, i wtedy by przypierdolili. Czy lód ma na tyle wyporność, że zawsze będzie go widać z góry? Zawsze się wynurza? Tu statku jest chyba wzmocniony też? No tak, tylko że Titanic tutaj przypierdolił, nie? Tu chyba przypierdolił, tu się połamał. No ale ten z Bocianiego Gniazda ma taki kąt widzenia, że chyba widzi, co jest pod wodą lekko. Okej, szkoda, nie wiem, może opowie tutaj ziomek, ja nie wiem. Ja tylko wiem, że lód zajmuje więcej miejsca niż woda. Znaczy, lód to też woda, ale no, że w stanie... Lód zajmuje więcej miejsca niż ciecz, o. Tej samej jakby, wiesz, kurwa. Nie wiem, ja jestem głupi, ale jak masz butelkę wody i ją całą napełnisz, wsadzisz do zamrażarki, kurwa, to najprawdopodobniej pęknie, kurwa, bo nie będzie już miała gdzie ten. Objętość swoją zwiększy. No, o to chodzi. W symulacji możemy ustalić, że w momencie, gdy była około 600 metrów przed statkiem, była widoczna mniej więcej tak. I z tej odległości jako pierwszy spostrzegł ją Frederick Fleet. Zaalarmował mostek potrójnym uderzeniem w dzwon. Sygnał ten oznaczał przeszkodę z przodu statku. Fleet chwycił za telefon i sprecyzował, o co chodzi. Góra lodowana wprost. W tym momencie około minuty dzieliło Titanica od kolizji. Obecny na mostku pierwszy oficer William Murdoch musiał błyskawicznie podjąć bardzo ważną decyzję. Prawo czy lewo? Titanic nie płynął czołowo na zderzenie z górą lądową. Miał ją delikatnie po swojej prawej stronie. Murdoch mógł więc a. nie zrobić nic i liczyć na to, że statek nie uderzy góry lodowej, b. rozpocząć niebezpieczny manewr omijania góry,
Niebezpieczny dlatego, że skręt w lewo sprawiłby, że rozpędzona masa statku nadal płynęłaby w tym samym kierunku i zagrożony uderzeniem byłby tył statku. Dziś niektórzy badacze mówią jeszcze o trzeciej opcji – uderzeniu czołowym w górę lodową. To rozwiązanie najpewniej ocaliłoby statek, ale nie wchodziło w grę. Z tego powodu, że czołowe uderzenie zabiłoby kilkadziesiąt osób znajdujących się z przodu pod pokładem. Tego wyboru więc nie możemy brać pod uwagę. Pozostają nam dwa pierwsze. Nie zrobić nic i liczyć na to, że statek nie uderzy góry lodowej. B. Spróbować rozpocząć niebezpieczny manewr omijania. I co ciekawe, nie był to pierwszy raz w życiu Williama Murdocka, gdy został postawiony w tak dramatycznej sytuacji. Niemal 10 lat wcześniej, w 1903 roku, Murdock stał na mostku kapitańskim liniowca Arabik, pełniąc służbę drugiego oficera. Trzymał ster. Był środek nocy. Obserwatorzy z bocianiego gniazda ostrzegli nagle o zagrożeniu z lewej strony z przodu statku. Było to światło napływającego żaglowca. Pierwszy oficer rozkazał zmianę kierunku w prawo, by uciec z linii żaglowca, ale Murdock sprzeciwił się temu rozkazowi. Trzymał ster, nie zmieniając kursu. Przeczytajmy relację tego wydarzenia zdaną przez naocznego świadka, kapitana Edwina Jonesa. Murdock stał opanowany. Wielki czteromasztowy... To też jest popierdolone, że wiesz, te statki na tle oceanu to są nie ten. I akurat musieli się spotkać, kurwa, przecinając sobie tor, nie? Więc zbliżał się do naszego boku. Patrzyliśmy przerażeni, czy nas uderzy. Minął nas. Tu była sprawa metrów. Wtedy dotarło do mnie. Jeśli Murdock wykonałby rozkaz i zmienił kurs, byłoby po wszystkim. Jeśli zmienilibyśmy kurs w prawo, to uderzylibyśmy tyłem. Jeśli zmienilibyśmy w lewo, to przodem. Jedyną szansą było utrzymanie dotychczasowego kursu i prędkości. Nigdy nie zapomnę tego, co zrobił Murdock. Teraz, niemal 10 lat później, Murdock znów musiał błyskawicznie podjąć decyzję, od której zależało życie setek ludzi. Problem w tym, że tym razem nie było dobrej decyzji. Najnowsze ustalenia dowodzą, że przez pierwsze 30 sekund od alarmu Murdock nie zrobił nic. Nie zmienił kursu statku. Może licząc na to, że Titanic ominie górę lodową i nie dojdzie do kolizji. Po 30 sekundach wydał komendę ster na prawą burtę, co oznaczało skręt w lewo i próbę ominięcia góry. Było już jednak za późno. Przez następne 30 sekund statek zmienił pozycję nieznacznie. Za mało, by uniknąć zderzenia. Około godziny 23:40 Titanic uderzył, a w zasadzie otarł się swoją prawą burtą o górę lodową i niedługo później zatrzymał. Co ciekawe, kolizja ta przez wielu pasażerów nie została nawet zauważona. W ich wspomnieniach najczęściej pojawiającym się słowem jest słowo zgrzyt. Niektórzy ten wstrząs czy zgrzyt odczuli mocniej, inni słabiej. Nikt jednak nie odebrał go jako poważnego zagrożenia. Wielu pasażerów nawet się nie obudziło. Pani Stuart White, która siedziała właśnie na swoim łóżku, zapamiętała to tak, jakby cytat... Statek dzięki przetoczył się po tysiącu małych kulek. Z kolei John Jacob Astor uznał, że był to po prostu wypadek w kuchni. To było bardzo lekkie uderzenie. Po prostu mały zgrzyt. Nic takiego. Nie tylko pasażerowie. Również większość załogi nie zauważyła, że stało się coś ważnego. Posłuchajmy ich wspomnień. Frederick Dentray, steward pierwszej klasy. Poszedłem do łóżka około 22:30. Właśnie odpływałem w sen, gdy poczułem uderzenie, podobne do pociągu wjeżdżającego na stację. To nie było nagle. To było jak naciśnięcie hamulców w samochodzie i powolne zatrzymanie. Wyszedłem na pokład statku. Spojrzałem do dołu. Nie byłem w stanie zauważyć żadnego uszkodzenia powyżej poziomu wody. To, co zobaczyłem, to lód na pokładzie. Pomyślałem, no ładnie. Uderzyliśmy w górę lodową. Joseph Boxhall, czwarty oficer. Kiedy zaalarmowano o górze lodowej, czyli kiedy z pocianiego gniazda zadzwonili dzwonkiem, że góra jest przed nami, siedziałem w swojej kajucie pijąc herbatę. Błyskawicznie wstałem i poszedłem wzdłuż pokładu na mostek. Był jakieś 20 metrów dalej na tym samym pokładzie. Byłem jakoś w połowie między kajutami oficerskimi a mostkiem, gdy doszło do kolizji i nawet mną nie zachwiała. Płynęliśmy pełną prędkością i kolizja nawet nie zachwiała moich kroków. Dotarłem do mostka. W tym samym momencie wszedł tam kapitan. Usłyszałem, jak zapytał, co się stało, Murdock? W co uderzyłeś? Uderzyliśmy w górę lodową, panie kapitanie, odpowiedział Murdock. W trakcie, gdy kapitan rozmawiał z Murdockiem, ześlizgnąłem się na dół i poszedłem do przodu, próbując zaobserwować, czy doszło do jakichś uszkodzeń. Zszedłem na dół, około 3 poziomy w dół.
Doszedłem do wejścia do kajut trzeciej klasy. Zszedłem jeszcze niżej. Myślę, że jeszcze dwa pokłady niżej. Tak nisko, jak dało się zejść bez otwierania żadnych włazów. Nie słyszałem żadnego hałasu i nie zauważyłem żadnego uszkodzenia. W końcu wyszedłem z powrotem na pokład. Wróciłem na mostek i zaraportowałem kapitanowi. Byłem na dole kapitania. Tak nisko, jak można zejść bez otwierania włazów i tym podobnych. Poszedłem przez trzecią klasę i nie widziałem żadnych zniszczeń, choćby stłuczonego kieliszka. I tak przez te pierwsze kilka minut po kolizji na górze statku wydawało się, że wszystko jest w porządku, i Titanic jest bezpieczny. I w tym samym momencie Leonardo DiCaprio rwał Rose, tak? Skandaliczne to jest, stary. Pokładem już jednak tak nie było. Pierwsze niepokojące informacje pojawiły się z dwóch miejsc. Jedno z nich było na przodzie statku. Z przodu, w przestrzeni tuż pod pokładem, znajdowały się kajuty załogi. Uderzenie w górę lodową było tam najmocniej odczuwalne. Jedną z osób, które zostały nim wybudzone, był Samuel Hemming. Doświadczony marynarz, który na Titanicu był odpowiedzialny za konserwację sprzętu. Hemminga zaniepokoił dźwięk głośnego i ciągłego syczenia, jaki zaczął słyszeć niedługo po kolizji. Zajrzyjmy w jego zeznania. Poszedłem pod pokład dziobowy, żeby znaleźć źródło syczenia. Razem z magazynierem zeszliśmy do samego dołu, do górnej pokrywy zbiornika i wszędzie było sucho. Wróciłem na górę, by zobaczyć, skąd dochodzi ten odgłos. Po powrocie na górę Hemming zorientował się, że syczenie dobiegało z otworu wentylacyjnego połączonego ze zbiornikiem na samym dole statku. Wcześniej, sprawdzając sytuację, Hemming doszedł tylko do górnej pokrywy tego zbiornika. W momencie, gdy Titanic uderzył w górę lodową, powstała szczelina w pokrywie zbiornika i woda zaczęła się do niego wlewać. Robiła to z takim ciśnieniem, że wypychane powietrze głośno syczało. Nie był to jednak problem, ponieważ zalewany zbiornik był oddzielony od reszty statku wodoszczelnymi ścianami. To, że powstał w nim otwór, nie oznaczało śmiertelnego zagrożenia i nie mogło spowodować zatonięcia Titanica. Dlatego też Hemming, po tym jak zaraportował starszemu oficerowi, że woda wypełnia zbiornik i że magazyn nad nim jest suchy, wrócił do kajuty i położył się spać. Poważniej sytuacja wyglądała w drugim miejscu. Kotłowni numer 6. Silnik Titanica był napędzany przez parę pochodzącą z 29 kotłów. Kotły te znajdowały się w 6 kotłowniach pod pokładem, w których w ciężkich warunkach uwijali się palacze, tragarze i trymerzy. I to właśnie w kotłowni numer 6 uderzenie rozerwało poszycie statku tak mocno, że woda błyskawicznie zaczęła wlewać się do środka. Obecni tam robotnicy natychmiast uciekli do następnego pomieszczenia. Chwilę później zatrzasnęły się za nimi wodoszczelne drzwi. Jednak nawet ta informacja, mówiąca o pojawieniu się kolejnej szczeliny w poszyciu i wlewającej się wodzie, nie oznaczała, że statek znajduje się w niebezpieczeństwie i grozi mu zatonięcie. Przy budowie Titanica użyto bowiem nowatorskiego, jak na tamte czasy, rozwiązania zabezpieczającego przed zatonięciem – wodoszczelnych grodzi. Mówiąc najprościej, statek, a w zasadzie jego dolna część, był podzielony na 16 oddzielnych pomieszczeń – grodzi. Każda z tych grodzi była oddzielona od siebie wodoszczelną stalową ścianą. W ten sposób statek był podzielony na 16 oddzielnych wodoszczelnych stref. W ścianach grodzi znajdowały się oczywiście drzwi, tak żeby załoga mogła przemieszczać się po statku. W przypadku zagrożenia drzwi te jednak w każdej chwili można było zamknąć i sprawić, że ściana nie przepuszczała wody. Takie rozwiązanie zabezpieczało statek przed kolizją. Gdyby na przykład inny statek uderzył Titanica w któryś z boków i doprowadziłoby to do rozerwania poszycia na obszarze na przykład dwóch grodzi. Wtedy grodzie te zostałyby odcięte od reszty statku za pomocą wodoszczelnych ścian i mimo, że one zostałyby zalane, to woda nie dostałaby się do reszty statku i utrzymałby się na powierzchni wody. Titanic był zaprojektowany tak, by przetrwać zalanie 4 przednich grodzi, 3 tylnich lub którychkolwiek dwóch. Dlatego, gdy pojawiły się informacje o tym, że woda pojawiła się w 2 grodziach, była to informacja alarmująca, ale o niczym nie przesądzająca. Niestety te 2 szczeliny nie były jedynymi. Kolejne alarmujące informacje dobiegły z grodzi numer 3, gdzie bosman Hendriksen, zaglądając w dół, zauważył wodę wzbierającą wokół drabin. Wyciek pojawił się też w grodzi numer 2. Natomiast w grodzi numer 4, gdzie znajdowały się pomieszczenia poczty, woda podnosiła się tak szybko, że pracownicy brudzili w niej po kolanach, starając się przenieść listy do wyższych, suchych pomieszczeń. Dziś dzięki badaniom ultrasonograficznym wraku wiemy już niemal dokładnie, co doprowadziło do powstania tych szczelin. W momencie, gdy Titanic otarł się o górę lodową, doszło do silnego uderzenia.
Uszycie Titanica zrobione było ze stalowych płyt. I o ile te stalowe płyty były w stanie wytrzymać uderzenie bez pęknięcia, to siły uderzenia nie wytrzymały nity, którymi te płyty były połączone. Aha. Niektórzy badacze tematu twierdzą, że nity te wykonane były ze słabszej jakości stali, do której dodawano żużel. Taki sposób ich wytwarzania miał być szybszy. Inni badacze uważają jednak, że to mało możliwe, by stocznia Harland & Wolff, znana ze swojej jakości, oszczędzała na nitach. Niezależnie od tego, faktem jest, że nity nie wytrzymały. Z tego powodu w poszyciu powstały szczeliny, przez które zaczęła wlewać się woda. Nie było więc jednej długiej wyrwy, ale kilka podłużnych wąskich szczelin. Gdyby je połączyć w jedną, to łączny obszar wynosiłby zaledwie około 1 m². To wydaje się niewiele, jeśli chodzi o tak potężny statek, jakim był Titanic. I faktycznie nie byłoby problemu, gdyby te otwory znajdowały się blisko siebie. Szczeliny te jednak, jak wiemy, znajdowały się na obszarze 6 grodzi, a tego Titanic przetrwać nie mógł. Stało się jasne, że ponad 2000 osób przebywających na statku jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Titanic potrzebował pomocy. Jak najszybciej. O 24.05, 25 minut po zderzeniu z górą lodową, kapitan Smith zdawał sobie już sprawę z sytuacji i wydał pierwsze rozkazy. Starszemu oficerowi, Henrymu White, odsłonięcia łodzi ratunkowych. Pierwszemu oficerowi, zebrania pasażerów. Czwartemu oficerowi z kolei kazał obudzić resztę kadry oficerskiej. Sam poszedł do pomieszczenia z radiotelegrafem i przekazał krótką wiadomość. Wzywajcie pomocy. Była godzina 24.15, gdy Titanic rozpoczął szukanie ratunku. Pierwsza wiadomość brzmiała CQD. Tu Titanic. CQD było w tamtym czasie skrótem alarmowym. Litery CQ oznaczały wywołanie wszystkich słuchających. D z kolei oznaczało problemy. Zasadniczo każdy radiotelegrafista słyszący, że jakiś statek nadaje sygnał CQD, od razu przerwał swoje działanie i pytał, co się stało. CQD. Tu Titanic. Pozycja 41, 44N, 50, 24W. W tym momencie w dalszej lub bliższej odległości Titanica znajdowało się kilka statków. Najbliżej, w odległości 19 mil, znajdował się Kalifornian. Ten sam Kalifornian, który zatrzymał się na noc i którego radiotelegrafista ostrzegał Titanica przed lodem. Kalifornian nie mógł jednak usłyszeć wezwań Titanica, bo radiotelegrafista Cyril Evans 5 minut przed kolizją Titanica zakończył zmianę i teraz już od ponad pół godziny spał. Ale niedługo po północy do jego pokoju zajrzał trzeci oficer statku Kalifornian. Charles Groves. Groves był młodym, ciekawym świata 24-latkiem. Często po służbie odwiedzał Evansa i razem nasłuchiwali fal radiowych lub wysyłali wiadomości z innymi statkami. Było to coś w rodzaju rozrywki. Tak samo było też i teraz. Gdy Groves zakończył swoją zmianę, poszedł do Evansa. Chwilę po północy. W tym samym czasie, gdy Titanic rozpoczął wzywanie pomocy. Groves zeznał później przed senacką komisją, że po wejściu do pokoju Evansa obudził go. Senator Smith. I rozmawiał z nim pan? Groves. Tak. O czym? Pamiętam, że zapytałem go, czy ma w zasięgu jakieś statki. Co odpowiedział? Odpowiedział, że tylko Titanica. Czy podniósł pan aparat i przystawił do ucha? Tak. Czy byłby pan w stanie odczytać wiadomość, gdyby ją usłyszał? Tak, jeśli byłaby wysyłana powoli. Czy coś pan usłyszał? Nie. Jak długo pan nasłuchiwał? Nie sądzę, że było to dłużej niż 15 sekund. Może od 15 do 30 sekund. Zresztą zrobiłem to praktycznie odruchowo. Czy zrobił pan coś więcej? Możliwe, że coś jeszcze powiedziałem, ale nie pamiętam. Opuściłem pomieszczenie z radiem i poszedłem do siebie spać. Była godzina 24.20. Do zatonięcia Titanica zostały 2 godziny. Wysłuchałeś właśnie pierwszej części opowieści o Titanicu. Druga nie, i no, ostatnia morda. Część pojawi się na tym kanale 20 grudnia. Jeśli nie... Co kurwa? Nie no chłopie, kurwa, ile mam czekać?